Witam Państwa bardzo serdecznie, po troszkę dłuższej przerwie, ale mamy bardzo napięty program i on już taki napięty pozostanie przynajmniej przez najbliższe miesiące do końca roku, ale będziemy robić co, co się uda, żeby żeby nagrania się regularnie pojawiały. Witam Państwa ze, ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie nasz kolega Michał sprzedaje książki, nie tylko nasze, ale też ciekawe książki z rynku. Jest ich tutaj coraz więcej. Mam nadzieję, że, że będzie więcej, a być może się kiedyś ten sklep powiększy i też no, nasze zaimprowizowane studio stanie się troszeczkę bardziej profesjonalne. Proszę Państwa, tak jak obiecałem, yy, będę też yy, yy, wygłaszał takie pogadanki yy, dotyczące spraw bieżących, nie tylko Dotyczące książek, ponieważ no, wszyscy tak robią i y, nikt nie ma żadnych oporów, więc też chyba nie ma sensu, żebym ja się jakoś ograniczał i y, y, no, traktował się troszeczkę sam siebie, troszeczkę gorzej, bo ja nie mogę opowiedzieć, nie mogę skomentować tego, co się dzieje dookoła, y, bo ja jestem ten facet, co gada o książkach. Miałem dzisiaj pojechać na pogadankę do telewizji w Polsce, z, gdzie miałem się spotkać z Józefem Morłem, ale y, y, sprawy się odmieniły ze względu na wybory samorządowe na ich drugą turę i ja postanowiłem powiedzieć dzisiaj coś o tych wyborach samorządowych. Choćby nie wiem jak PiS zaklinał rzeczywistość, wybory są przegrane. Proszę Państwa, po dwóch zwycięstwach y, parlamentarnym i prezydenckim taki wynik to jest katastrofa. Po prostu to jest katastrofa. I jeżeli nie zmierzamy do zwycięstwa totalnego, a zaczynają się jakieś kompromisowe, jakieś, jakieś udawane sukcesy, no to to jest najgorsza z możliwych wróżb. I oczywiście można zaklinać rzeczywistość i mówić, ach, nic się nie stało, będzie jeszcze dobrze. Nie będzie, dlatego że rząd nie dysponuje żadnym narzędziem, żeby przekonać ludzi w wielkich miastach, bo to chodzi o duże miasta, żeby zagłosował na partię rząd. Ja tak na szybko, proszę państwa, spróbuję odnieść się do tej sytuacji i powiedzieć, co kładzie się cieniem na wyborach, na wyborach samorządowych w Polsce. Proszę państwa, najgorszą krzywdę, jaką wyrządzono Polakom wybierającym samorządy, najgorszą krzywdą jaką wyrządzono Polakom wybierającym samorządy i w ogóle Polakom było wprowadzenie do obiegu pojęcia mała ojczyzna. Człowiek który to wymyślił był bardzo podstępnym i przebiegłym osobnikiem, mając całkowitą świadomość tego, że upowszechnienie tego pojęcia absolutnie rozwali wszelkie więzi polityczne, społeczne na obszarach regionów czy na obszarach nawet gmin. Pojęcie mała ojczyzna jest pojęciem fikcyjnym. To jest pojęcie wzięte z Niemiec, gdzie układ geograficzny kraju jest taki, że mieszkańcy jednej Doliny mogą sobie mówić o, o, o y, małej ojczyźnie, a mieszkańcy Wyspy Sylt y, na Morzu Północnym mogą sobie mówić o drugiej małej ojczyźnie. W Polsce, proszę Państwa, gdzie wszystko jest na płaskim, jest kilka charakterystycznych regionów typu Podhale, y, które i tak jest zaludnione warszawiakami i jakimiś przyjezdnymi osobami, y, nie ma mowy o żadnej małej ojczyźnie. Nie ma mowy o żadnej małej ojczyźnie. Chciałem to podkreślić. Ten twór ma jeden taki ważny, pomijając jakby jego ogólne niszczące działanie. Ważny, ważny, bardzo. Haczyk, mała ojczyzna zmienia perspektywę. To znaczy, ludzie, którzy myślą kategoriami małej ojczyzny, oni z miejsca myślą kategoriami podwórka, tak? To znaczy uważają, że małe miasteczko, gdzie się wybiera samorząd, gdzie się wybiera burmistrza, to to jest jakiś wyizolowany świat, do którego nie docierają żadne złe emocje złe wieści i w ogóle zło nie dociera, tak, ze świata tego dużego, że to jest izolowana jakaś izolowany jakiś sielankowy obszar. To są, proszę Państwa, brednie. I te brednie kładą się cieniem na komunikacji wyborczej. Ja to podkreślę wyraźnie. I ja teraz chciałem po powiedzieć o wyborach. Obserwowałem wybory w dwóch małych miasteczkach, znaczy małych. No, Grodzisk, trudno nazwać małym miastem, niedługo będzie 50 tysięcy mieszkańców. Dawniej wojewódzkie miasta tyle miały. Ale w Grodzisku sprawy jest jasna, wygrywa obecny burmistrz, i tak już 24 rok. Wszyscy się przyzwyczaili i każdy mniej więcej orientuje się, dlaczego tak się dzieje. Tak? I dlaczego nie może być inaczej. Natomiast drugie miasteczko, które obserwowałem, czyli Dęblin, z którego pochodzę. To jest bardzo ciekawa sprawa, proszę państwa, dlatego że tam burmistrzowie zmieniali się co kadencję, natomiast w tej kadencji obecnej, w tych wyborach, w tych wyborach, nie w tej kadencji, ujawniło się coś szalenie istotnego, mianowicie kompletny brak komunikacji między kandydatami a wyborcą. Obecna pani burmistrz, która z tego, co zdążyłem się rano zorientować, wygrała, Drugi raz wybory to moim zdaniem dobrze wróży dla tego miasta, ponieważ jeżeli no, nie ma przynajmniej dwóch kadencji przy, albo trzech z jedną i tą samą ekipą, no nie, nie może być mowy o żadnym ruszeniu spraw do przodu i zrobieniu czegokolwiek naprawdę, poza jakimiś doraźnymi działaniami. No ale pani burmistrz wygrała. Ja za chwilę powiem, w jakich, jakimi posunięciami do tego zwycięstwa doprowadziła. Natomiast ciekawą sprawą jest to, co mówili na spotkaniach przedwyborczych przeciwnicy pani burmistrz. Było to trzech panów z których ja nie rozpoznaję żadnego, to znaczy jednego rozpoznaję, bo jego mama uczyła mnie polskiego dawno temu. Proszę państwa, nie można przystępować do wyborów samorządowych, mając świadomość, że Dęblin to jest miasto pełne wojska, mając świadomość, że idą grube inwestycje rządowe dookoła i Zaczynając swą kampanię od tego, że y, y, ruch, który reprezentuje, jest ruchem społecznym i nie ma związku z polityką. Proszę państwa, w Polsce wszystko ma związek z polityką i trzeba tę sprawę w końcu y, zaakceptować. Jeżeli ktoś uważa, że jego y, zaangażowanie w politykę lokalną nie ma związku z polityką kraju, czy nawet polityką większą jeszcze, ten chyba oszalał. Dlatego że y, proszę państwa, bez. Y, powiązań z polityką województwa, z polityką kraju, żaden samorząd się nie utrzyma. To jest fikcja, to jest fikcja, która się odnosi na poziomie emocjonalnym, a niestety całe wybory samorządowe to jest jedna wielka gra na emocjach, która się odnosi na poziomie emocjonalnym do właśnie tego idiotycznego pojęcia małej ojczyzny, czyli do pojęcia wyizolowanego obszaru, na którym się odbywają jakieś sielanki, prawda, jakieś, jakieś przedstawienia pasterskie i wszyscy są kochani i dobrzy i milusi, i y, y, wszystkim chcą tylko nieba przychylić. To są, proszę Państwa, idiotyzmy. Musimy to sobie powiedzieć wprost. W dodatku są to idiotyzmy paraliżujące i groźne. Y, musimy zostawić gdzieś w jakimś lamusie pojęcie małej ojczyzny i zrozumieć sprawę podstawową. Jeżeli buduje się w Polsce drogi, to to jest Inwestycja strategiczna. Jeżeli te drogi przechodzą przez małe miasteczka, albo choć, chociaż są w pobliżu tych małych miasteczek, to to nadaje i podwyższa rangę tych, tych małych miasteczek. Jeżeli ktoś chce robić lokalną politykę i jest świadom budżetów, centralnych, jakie przeznaczone są na inwestycje lokalne, ten nie może opierać się na resentymencie wobec y, władzy, którą chce zwalczać, ten nie może opierać się y, na jakiejś kokieterii wobec wyborcy. Tak? Jaki jest najcięższy grzech tych wszystkich lokalnych polityków, którzy <laughs> usiłują zdobyć władzę? No, oni chcieliby, żeby głosowali na nich uczniowie i emeryci, to wprost, tak? Tak to wygląda wprost. Czyli odwołują się do najsłabszych, występują w roli jakiegoś takiego pater patrie małomiasteczkowego, który będzie się teraz opiekował staruszkami i młodocianymi. Tak? I nie dopuści do tego, by ci młodociani palili papierosy na przystankach, a staruszki, żeby musiały się martwić transportem publicznym. Proszę Państwa, w tym Dęblinie, w tym miasteczku, z którego pochodzę, no właśnie jako kwestię podstawową postawiono ułatwienie transportu publicznego, jakieś zniczki tam dla osób powyżej 70 lat czy dla uczniów. Proszę Państwa, w tym mieście chyba nie ma transportu publicznego. Więc podnoszenie takiej kwestii to już jest w ogóle jakieś całkowite pomieszanie z poplątaniem. Natomiast są tam ważne rzeczy lokalne do załatwienia, które dałoby się podnieść bez, bez tych bardzo powierzchownych emocji. Tam na przykład nie ma parkingu. Nie ma uczciwego parkingu. A to jest ważne, bo kiedy ja pamiętam Dęblin z, ze swoich młodych lat, to było, proszę Państwa, fascynujące miasto, bo to było tak po południu, wszystko się wyludniało, nie było żywej duszy, świeciło słońce. Ja stałem samotny na przystanku i myślałem sobie, że jak gdy ktoś puścił kulkę szklaną z wiaduktu, to ona by tocząc się ulicą warszawską, mogła się dotoczyć do Kocka. I nic by jej nie zatrzymało. To, był, to było, proszę Państwa, miasto wyjęte z obrazów Giorgio de Chirico, takiego, takiego włoskiego surrealisty, kiedy mamy, mamy zalane słońcem ulice i przedziwne postacie przemykające gdzieś tam, y, gdzieś tam z boku, y, słabo widoczne, trzeba by się było im przyjrzeć. Miasto absolutnie puste. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, kiedy Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, y, czyli słynna Szkoła Orląt, utworzyła y, cywilne kierunki studiów, to miasto. Pęka w szwach. Tam nie ma gdzie stanąć. To, tam są samochody e, poustawiane z całego kraju przez cały tydzień, a wyjeżdżają jedynie na weekend i to nie wszystkie. E, trwa remont e, m, torów. E, Demblin będzie podstawową stacją na trasie Lublin-Warszawa. W grudniu mają ruszyć połączenia z Warszawy do Dęblina, a e, remont trasy Demblin-Lublin się opóźni. Proszę Państwa, to są wszystko poważne, centralne. Strategiczne inwestycje. Jeżeli ma się coś takiego do dyspozycji i ma się do dyspozycji mieszkańców, którzy są albo z kolei, albo z wojska, tak? albo ze służby zdrowia, i to w zasadzie wszystko, nie można im wciskać kitu o biletach na komunikację miejską. Nie można im wciskać kitu o jakichś no, smętnych historie w ogóle są wykluczone. Proszę Państwa, co się robi, żeby wygrać? No, trzeba podnieść. Samoocenę tym ludziom. To jest najważniejsza rzecz i trzeba im pokazać sukces. I trzeba im pokazać sukces. No to teraz słów kilka, co zrobiła pani burmistrz. Ja nie jestem, nie znam ani pani burmistrz, ani nie jestem jej jakimś szczególnym fanem. Po prostu jestem ciągle związany emocjonalnie z tym miastem, ciągle tam wracam. Często o nim piszę, bo spędziłem tam najważniejsze lata mojego życia. Dawno mnie tam nie było. Mam tam dom i no, interesuję się tymi sprawami. No, pani burmistrz, z tego co zdążyłem się zorientować, obserwując kadencję, postawiła na Igrzyska. No, to jest na pewno, proszę Państwa, rzecz do krytyki, tak? ale to jest na pewno rzecz lepsza niż te idiotyczne bilety na komunikację miejską, której nie ma o stokroć lepsza. No a jeżeli idzie o sukces w tegorocznych wyborach, pani burmistrz po prostu zaprosiła premiera Morawieckiego do, do Dęblina, który pokazał się na peronie jeszcze latem, a przed wyborami, przed drugą turą wyborów, które, które wygrała, zaprosiła po prostu wojewodę lubelskiego, który udzielił jej publicznie poparcia i do widzenia. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, jak izolacja polityki lokalnej od polityki centralnej. To są bajki z i paproci. I jeżeli ktoś chce się przedstawić jako organizacja społeczna, to niech, se, niech zajmie się historią organizacji społecznych w Polsce na poważnie i wreszcie zrozumie, że nie ma żadnych organizacji społecznych. To są wszystko organizacje sponsorowane, które na okoliczność jakiejś strategii udają organizacje społeczne. I tego się trzymajmy, bo nie możemy, proszę Państwa, być wiecznie oszukiwanymi frajerami. Po prostu. Więc musimy stanąć w prawdzie, i nie udawać durnia, przepraszam, ale jestem trochę podekscytowany tym wszystkim. Zwłaszcza, że prawo i sprawiedliwość. Aha, pani burmistrz Dęblin nie należy do prawa i sprawiedliwości, natomiast zadeklarowała poparcie dla działań rządu. I teraz ważna sprawa, proszę państwa. Małe ośrodki, takie jak Dęblin, bez żadnych oporów są w stanie zainwestować swoje emocje i emocje swoich wyborców w politykę prawa i sprawiedliwości w politykę dobrej zmiany. Te same emocje, o których tutaj mówię, czyli emocje związane z idiotycznym podkreślam pojęciem małej ojczyzny dewastują całkowicie politykę PiS w miastach większych, dlatego że te miasta większe, one rzeczywiście aspirują do tego, żeby być jakąś samodzielną jednostką. I tam rzeczywiście w Krakowie, w Gdańsku, w Kielcach można mówić o czymś na kształt małej ojczyzny, prawda? Ja tego Pojęcia nienawidzę, i będę zwalczał. Yy, można mówić o czymś na kształt małej ojczyzny. Wiadomo, że Kraków to jest w ogóle państwo w państwie, tak? Że po prostu, żeby podejść do Krakowa, yy, to trzeba mieć nie wiem, jakie narzędzia. Po prostu yy, taką łopatkę do otwierania ostryk chyba. I coś jeszcze, i piłę <tarsz> tarczową yy, na pełnych obrotach. Yy, yy, więc tam potrzeba strategii, tak? Tam potrzeba strategii, bo oni choćby mieli głosować na diabła samego przeciwko PiSowi, to zagłosują, bo on im obieca, że ten, ta fikcja małej ojczyzny, którą oni mają, małej w rzeczywistości dużej, całkiem sporej, yy, istnieje. No więc, jeżeli mamy takie konstatacje, no to możemy mówić o jakiejś strategii na przyszłe wybory, o ile PiS dotrwa do tych wyborów, bo to też jest istotna sprawa, bo moim zdaniem może być różnie. I teraz najgorsze, co można zrobić, to popaść w tempy entuzjazm, tak? A widzę, że ku temu zmierza, tak? I za chwilę Jacek Kurski będzie machał marynarą w telewizji, ze szczęścia. To są, proszę Państwa, głupstwa. Jeżeli mamy taką sytuację, którą sobie opiszmy w dwóch zdaniach. Mniejsze ośrodki Mniejsze ośrodki znajdujące się w okolicy kluczowych inwestycji rządowych gotowe są głosować na PIS i gotowe są przyjąć ofertę, a większe ośrodki nie, ponieważ chcą demonstrować swoją samodzielność, no to proszę Państwa, no to nic tylko jeździć po tych mniejszych ośrodkach, wskazywać, co się zrobiło dobrego, obiecywać kolejne inwestycje innym, zrobić wokół tego kampanię i wygrać wybory w Polsce, wyizolować te. Małe ojczyzny typu Kraków, Gdańsk i Kielce i nie sobie radzą. Nie ma polityki lokalnej odizolowanej od polityki centralnej. Proszę Państwa, nie ma takiej polityki. To są złudzenia. Złudzenia. I teraz tak. Demlin to jest miasto przybłędów. Wszyscy to wiedzą i nikt się, mam nadzieję, na mnie nie obrazi. Przecież jest to taki ryk, gdzie wszyscy siedzą w ogóle od nie wiem ilu lat i znają się w ogóle od dziesięciu pokoleń. Demlin to jest miasto przybłędów, ale to jest miasto ludzi aspirujących, przytomnych, miasto ludzi wykształconych i miasto ludzi, którzy oceniają sytuację w lot. Bo tam, jeżeli ktoś przyjeżdża, to jest specjalistą od czegoś, tak? Albo od jakichś wojskowych spraw, albo jest lekarzem, albo pracuje na kolei i też ma specjalizację. Więc nie są to ludzie, którym da się wcisnąć jakiś kit. To są złudzenia. Oczywiście jest tam grupa osób, które się trzymają, trzymają od zawsze w tym dęblinie, ale oni głosują z prądem. Tego też trzeba mieć świadomość. Tak więc, proszę Państwa, no to takie refleksje na temat wyborów lokalnych. Pozbądźmy się złudzeń i patrzmy, gdzie i za jaką cenę dobra zmiana może zyskać zwolenników, może zyskać poparcie realne i niech w tym kierunku rozwija się kampania i niech w tym kierunku rozwija się sukces. Tak? Bo Polska to nie jest kraj, to że on jest płaski, to nie znaczy, że jest niezróżnicowany. Jest bardzo zróżnicowany, no ale jeżeli idzie o, jakby to powiedzieć, klasę i jakość wyborcy, więc nie można stosować wobec tych wyborców chwytów prymitywnych typu dam wam bilet, tak, 70% zniżki czy ileś tam albo dam wam coś darmowego, tak, darmową telewizję, darmowego Netflixa jak, jak na mnie zagłosujecie. To są sprawy z poprzedniej epoki, proszę Państwa. A tą epokę, te granice tej epoki wyznaczają inwestycje w infrastrukturę i trzeba to sobie dokładnie i wyraźnie powiedzieć. Numery typu kiełbasa wyborcza, pani pijany, pan na mnie zagłosuje, dostaje pan na flaszkę. To jest czas rządów SLD i Platformy Obywatelskiej. Teraz, kiedy mamy do dyspozycji budżety na infrastrukturę, która jest w całym kraju przebudowywana i zmieniana, ten czas się skończył i zaczął się inny czas. Zaczął się czas inwestowania w aspiracje mieszkańców małych ośrodków. A aspiracje te, proszę Państwa, są naprawdę spore. Jak ja patrzę na Dęblin, gdzie będzie świetna, szybka kolej, gdzie zrobią niebawem wyremontują trasę z Warszawy do Lublina, jak patrzę na to, co się dzieje dookoła w tak zwanej infrastrukturze turystycznej, ile tam jest ośrodków, do których można pojechać, i wypocząć spokojnie nad Wieprzem Wisłą, no to ktoś, kto próbuje tych ludzi skokietować biletami, powinien się puknąć w głowę. Naprawdę. I powinien się zorientować, o czym oni naprawdę myślą. Bo ja mam, mimo tego, że nim z nimi nie rozmawiam, ale myślę, że gdyby przyszło do ułożenia 10 punktów, o czym myśli mieszkaniec Dęblina, który bierze udział w wyborach, to ja bym wygrał w, taki, w, 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 w zawodach potem ułożenie takiej listy z kandydatami, być może nawet z samą panią burmistrz. Proszę Państwa, tak to wygląda i nie chcę być inaczej. Czekajmy, co dalej zrobi dobra zmiana, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że, że oni się jednak opamiętają i nie będą ogłaszać tego sukcesu. Szybko o tym zapomną i czymś to przykryją. Znaczy nie za bardzo wiem czym. Mam nadzieję, że nie serialem Korona Królów, ani jakimś innym podobnym pomysłem. Ale, ale no, miejmy nadzieję, że coś zostanie wymyślone. Tak? Natomiast pozostańmy w zgodzie z faktami. To jest szalenie ważne. Pozostańmy w zgodzie z faktami i szanujmy wyborcę, bo on nie jest idiotą. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do następnego razu.